Dzień dobry Państwu. Miło mi bardzo powitać wszystkich nowych obserwatorów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o tym naszym świecie, to oglądajcie jak najwięcej moich filmów, patrzcie na swoje niebo i przeżyjcie wspaniałą przygodę. Bądźcie z nami, pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pilne pytania, to piszcie komentarze albo do mnie na maila mojeniebo@life.pl. Ok, i tutaj tym razem mamy dwa wschody słońca. Jako uzupełnienie to musicie to zobaczyć, kto nie widział, kto jest nowy, bo tam było o mieczu świetlnym, takim podobnym jak widać tutaj właśnie na tych zdjęciach. I tu nam słońce już wychodzi, jak zjawa z ciemności. Przez chwilkę mu się przyjrzymy i przejdziemy do kolejnego wschodu słońca. O problemach z widzialnością mówiliśmy wielokrotnie. O, tutaj widać to podświetlenie, dobrze, znowu. Są również plamy widoczne tuż nad ziemią. Tu jest zdjęcie z daleka tej smugi. Jedziemy dalej. A, tu widać więcej plam. Tam na środku po prawej są dwie. I na dole po lewej też jest coś. O plamach mówiliśmy, o widzeniu plam nad horyzontem, co nieco. I słońce tutaj było prawdopodobnie pod chmurą, bo jest idealnie czyste. Za chwilę pokażę Wam zamglone słońce z tego drugiego wschodu. I oświetlenie, które tutaj widzimy, też wskazuje na to, że słońce jest pod chmurą. Ale niestety za krótka była ta chmura i nie było widać wejścia. Ale tutaj w tym odcinku macie doskonale pokazany moment wejścia słońca w wysoką chmurę. A tutaj mamy już drugi wschodzik. Spójrzcie na to podświetlenie chmury. Pamiętacie nasz ostatni księżyc i to podświetlenie charakterystyczne. Księżyc i słońce zachowują się identycznie. Te same zjawiska występują, oczywiście różnica w jasności światła, tak? Wszystko to było omawiane na kanale. Kto jest nowy, to niestety musi poświęcić czas na przejrzenie kanału. Dobra, i tutaj przy tym wschodzie, zobaczcie, słońce jest już o wiele, wiele gorzej widoczne. Tak. A przed chwilą tamten wschód, który pokazywałem, było idealne słońce, czyściuteńkie. To jest właśnie to przed chwilą. A teraz wygląda tak. Tu porównanie. Jest różnica? Jest różnica ogromna. O tym też mówiliśmy wielokrotnie, między innymi tutaj. Linki wszystkie macie pod spodem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do następnego. Pa!